trzeciego porządku obrad to jest przyjęcie rocznego planu pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI w Bronowice, druk numer 320. Czytam projekt uchwały. Uchwała w przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI w Bronowice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI w Bronowice na rok 2014 w zmieniu według załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała jest realizacją zapisów statutowych. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, nie będę czytał załącznika. Mam nadzieję, że Państwo wszyscy zapoznaliście się z załącznikami do projektu uchwał. Ponieważ nie widzę, więc uznaję, że będę chciał tylko projekt, przeczytać tylko projekt uchwały. I teraz tak. Opinia zarządu pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Tak, ja odnośnie tego projektu uchwały, jak i tych wszystkich dotyczących planu pracy rocznej, dlatego że wprowadzamy w firmie odstąpienia. Dla mnie to jest po prostu niepoważne. To jest coś, co świadczy o braku. Przepraszam, pozostało, ale z racji tego, że niestety z racji rodziny muszę ich wcześniej, więc powiem po prostu tym wszystkim. W trybie odstąpienia wprowadzamy pewne rzeczy, które powinny być przygotowane już dawno i po prostu świadczy raz o braku dyscypliny przewodniczących, jak i też zarządu, który nie potrafi dyscyplinować przewodniczących komisji do przygotowania tego w czasie właściwym. Jeśli to jest jedna, jeśli nie mylę uchwała, to która jest w terminie, no to właśnie. Zarząd nie jest odpowiedzialny na przewodniczącej, sami paragrafy mówili. Jeśli ktoś chce wypowiedzieć, bardzo proszę rękę do góry, ale swoje zdanie raczej nie może polemika. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Ja krótko, jeśli dyskutujemy na ten temat. Zabierając głos mojego przedmówcy, chciałem podnieść jedną kwestię. Informacja, która jest wysyłana w terminie przewidzianym, zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, no idzie, że tak powiem, w świat. I taką informację mają mieszkańcy, że tym się zajmujemy na sesji. No i sytuację mamy taką, że na sesji zajmujemy się, mamy 15 punktów, a mieszkańcy są przekonani, że debatujemy nad 5, ponieważ, jak rozumiem, już mieszkańcy i opinia publiczna nie jest zawiadamiana nad scenariuszem i harmonogram naszych działań. Ja rozumiem sytuację ekstraordynaryjną. No, mamy tutaj na przykład tą sytuację z budżetem partycypacyjnym. W mojej opinii jest ta sytuacja zrozumiała, no, ale plan pracy komisji, który najczęściej jest po prostu powieleniem planu zeszłego roku, no, tutaj mojej zgody czy akceptacji na takie działanie nie ma. I proszę mi wybaczyć, no, to nie jest no, rzeczywiście najbardziej poważne. No i to właściwie jest zapewne, że to komisja, bo ja rozumiem, że to oni są odpowiedzialni za przygotowanie tych. No oczywiście wyłączam moją sąsiadkę, która jest przewodniczącą komisji, która złożyła ten projekt. Dziękuję bardzo. To znaczy chcę powiedzieć tak, że biorę pełną odpowiedzialność na siebie z uwagi na to, że jak Państwo pamiętacie, na sesji styczniowej głosowaliśmy również chyba też tylko 10 punktów porządku obrad. Jak sami Państwo pamiętacie, obrady trwały bardzo długo, to jest jedna rzecz. I sam jakby tu zasugerowałem przewodniczącym, żeby spokojnie podjęli uchwały na posiedzeniach komisji swoich przed najbliższą sesją. Przedłożyli te projekty uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie do porządku obrad, a Rada Dzielnicy, a Zarząd Dzielnicy miał podjąć w tym momencie opinię i podjął. Dzisiaj się zebrał zarząd i podjęliśmy opinię w sprawie wszystkich planów, które te. I jak sam Pan zauważył, plany te nie różnią się niczym od powiedzmy, od zeszłorocznych, więc nie wiem, o co Pan ruszy kopię, bo tu nie wyważamy żadnych drzwi i jak weźmiemy dla pozostania Rady Miasta, te plany też są w zasadzie co roku mniej więcej takie same. I tu nie odkrywamy żadnej Europy ani świata. Ale jeśli mogę zabrać głos, Pan jakby kieruje te słowa do mnie, a ja jakby głównie tutaj mówiłem o wiedzy mieszkańców.
No ale to jest zgodne ze statutem, nie ma tu naruszenia żadnych norm, żadnych naruszeń statutowych. Tak pracują rady, tak pracują rady, żeby szybko za radą przeprowadzać pewne rzeczy. Bardzo proszę pan Andrzej. Chciałem w dyskusji podkreślić, że apel przewodniczącego rady był rzeczywiście przewodniczący komisji skierowany znacznie wcześniej o przygotowanie planów pracy, ale z drugiej strony było również i tak powiedziane, że te plany pracy będą przedstawione na komisjach najbliższych przed kolejną sesją. No więc ja uważam, że apel był, mogliśmy te komisje zorganizować oczywiście wcześniej, ale ponieważ czekamy zwykle jeszcze na inne materiały przed sesją, w związku z tym te komisje odbyły się w terminach takich, jakie normalnie się odbywają. Dziękuję. Pan Nowak. Jeśli ja dobrze przeczytałem statut, to statut nie narzuca ani statut, ani regulamin rady, nie narzuca terminu przyjęcia tych planów pracy. Rada dzielnicy ma jedynie zaakceptować te plany, ale nie jest powiedziane w jakim terminie. I tak jak przedmówcy uważam, że jest to element szacunku dla radnych, czy my na sesji rzeczywiście dostajemy wcześniej, przed sesją, porządek obrad z jakimiś niewielkimi odstępstwami, no bo wiadomo, że rzeczy się mogą zdarzyć, czy też wprowadzamy po raz pierwszy zresztą kilkanaście nowych pozycji do porządku obrad. I to uważam jest nie w porządku, to jest element braku szacunku dla mieszkańców i dla nas jako radnych. A ja uważam, że z pełnym szacunkiem komisję, przewodniczący komisji i zarząd działa. Bardzo proszę panie Ewano. Ja tylko chciałam zapytać, prosiłabym o wyjaśnienie, dlaczego skoro Komisja Gospodarki Komunalnej podjęła uchwałę dotyczącą planu pracy 29 stycznia, to ona nie wyszła do normalnie trybu. Już tłumaczyłem. No to mogę poprosić jeszcze raz, bo ja nie zarejestrowałam chyba. Skoro komisja przygotowała projekt uchwały 29 stycznia i go złożyła, rozumiem. A dzisiaj mamy 13 lutego, to jest ponad 2 tygodnie, to dlaczego nie weszło to normalnym trybem? Nie, no to zgadza się. Przewodniczący wysłuchał apelu, żeby powiedzmy, że te uchwały dotyczące planu najlepiej byłoby przyjąć na sesji lutowej. Tyle, no. Ale to nie tłumaczy dalej mojego pytania, dlaczego 15 dni wcześniej była przed sesją przygotowany projekt uchwały i nie przed normalnym trybie, tylko wchodzi w trybie odstąpienia. Przeleżał prawdopodobnie u mnie w biurku w szufladzie. Aha, tak. Jak pani to satysfakcjonuje, to... No to, że przeleżał mnie nie satysfakcjonuje. To obrazuje tryb. Myślę, że jest panią satysfakcjonuje. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Pan Grażyn Matuszewski. Pan Grażyn Matuszewski. Usprawiedliwiał się, ponieważ pan Grażyn się usprawiedliwiał, że musi opuścić nas. Będę bardzo prosił o włączenie głosu panią Małgosię Soczyńską, przewodniczącą Komisji Informacji i Promocji. Pani Małgosia, to jest pani gotowa? Tak. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a panią Małgosię o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dobrze. To jest 18, to myślę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.